Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić papugę czachusia z masy cukrowej. Zaczynam od ulepienia kształtu jajka z zielonej masy i dodaję do niego owalny kształt z jaśniejszej masy zielonej. I to będzie brzuch. Teraz, żeby zrobić stopę, tworzę długi wałeczek z pomarańczowej masy i tnę go na 3 kawałki. I sklejam je ze sobą właśnie tak. Tworzę drugą stopę w podobny sposób i przyklejam je do ciała. W styropianowej atrapie umieszczam wykołaczkę i nabijam na nią ciało. Teraz, żeby zrobić skrzydła, tworzę dwa stożki. Spłaszczam je. I tnę parę kresek na dole. Przyklejemy do ciała. Żeby zrobić głowę, tworzę kulkę z zielonej masy, patrzę, czy rozmiar jest odpowiedni i zmieniam ją w stożek. Odcinam jej część mniej więcej w połowie. I teraz robię podobny stożek z pomarańczowej masy i obcinam tak samo. Przyklejam te części do siebie za pomocą wody. Narzędziem kulka robię wykamienia w okolicy oczu. I wypełniam je żółtą masą. Teraz robię wgłębienie na oczy. I wypełniam je białą masą. Dodaję czarne płaskie kropki. A w środku nie dodaję białe kropki. Teraz robię cieniutki wałeczek czarnej masy i przyklejam go dookoła oczu. W palcach tworzę spłaszczone czarne koło i przyklejamy do tyłu głowy. Żeby zrobić dolną część dzioba, tworzę kulkę z pomarańczowej masy i rozciągam jej boki, spłaszczam ją i przyklejam do tyłu głowy. Rozcieram łączenie. I rysuję kreski na uśmiech.
Robię dziurki od nosa. I już można gołe przyczepić do ciała. Używam wykałaczki i odrobiny wody. Teraz, żeby zrobić ogon, tworzę spłaszczony kształt łezki z czerwonej masy. Odcinam jego koniec i robię spłaszczone półkole z niebieskiej masy. Przyklejam do czerwonej. I na końcu robię dwa nacięcia. Przyklejam ogon do ciała. Teraz robię dwa małe stożki z czarnej masy i łączę je ze sobą. To będzie wiązanie czapki. Maluję białe czaszki na czapce. Używam jadalnej farby w proszku rozpuszczonej w odrobinie alkoholu. I na końcu doklejam wiązanie czapki do dołu głowy i również maluję w czaszki. I papuga jest gotowa. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, a także oglądać moje inne filmy.